Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu, to jest wieża ciśnień, zabytkowa wieża ciśnień. Jeden z nielicznych takich obiektów w Europie, na pewno jedyny w Polsce. W latach 50. XIX wieku we Wrocławiu zaczęło brakować wody, a przede wszystkim ta woda, która była, była złej jakości. Mieszkańcom groziła epidemia cholery, dlatego radcy miejscy podjęli decyzję o tym, że należy wybudować nowy zakład produkcji wody. W 1860 roku na sesji Rady Miejskiej podjęto decyzję o rozpisaniu konkursu. Do tego konkursu zgłosił się między innymi John Moore, to jest angielski architekt, który pracował wtedy w Berlinie. I w 1864 jego projekt został wybrany przez architekta miejskiego jako ten najlepszy projekt, aczkolwiek ówczesny architekt miejski, czyli Hans Zimmermann, pozwolił sobie na poprawki w projekcie. Wieża ciśnień to jest taki obiekt hydrotechniczny, który służył do tego, żeby zaopatrywać mieszkańców w wodę. Tutaj były maszyny parowe, które pracowały na najwyższych obrotach, były koła zamachowe i w ten sposób mieszkańcy mieli dostarczaną wodę do swoich domów. Woda z Odry była przepompowywana do tego miejsca, czyli do wieży ciśnień. Tutaj trafiała na górę do zbiorników wody i następnie grawitacyjnie trafiała do mieszkańców, była rozprowadzana po mieście. Ciekawostką jest to, że wieża ciśnień była projektowana na 200 tysięcy mieszkańców. Wtedy Wrocław liczył około 165 tysięcy, więc mieliśmy jeszcze zapas na kolejne lata. W latach 50. XX wieku okazało się, że wieża ciśnień nie ma możliwości technicznych, żeby woda, którą tutaj pompujemy, docierała do wyższych pięter w budynkach, na przykład na Psim Polu czy Popowicach. To miejsce do dziś budzi zachwyt, ponieważ kiedy je budowano, skupiono się nie tylko na walorach technicznych, ale również z pietyzmem oddano walory architektoniczne. I tak na przykład możemy podziwiać do dziś ażurowe, kręcone schody. To są najwyższe schody w Europie na 24 metry. Możemy podziwiać piękne kolumny żeliwne, możemy też podzielać różne takie detale architektoniczne, które są na ścianach. Również barierki, czy nawet takie osłony, które widać, że są oddane po prostu rewelacyjnie. Niestety wieża ciśnień jest dzisiaj zamknięta zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, nad czym bardzo ubolewamy. Staramy się robić wszystko jednak, żeby odzyskała swój dawny blask. W latach 2014-2017 wyremontowaliśmy elewację. W 2006 roku zamontowaliśmy też iluminację, dzięki czemu obiekt jest widoczny z wielu miejsc we Wrocławiu, m.in. bulwar Dunikowskiego czy wybrzeże Odry, most Grunwaldzki. Natomiast jeśli chodzi o środek, to na razie stan pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Szukamy środków, możliwości finansowania. Wieża ciśnień to nasze oczko w głowie. Bardzo nam zależy na tym, żeby ten obiekt zabytkowy był znów piękny, tak żeby mógł zachwycać wszystkich, którzy tutaj wchodzą i żeby mogli zobaczyć te wszystkie detale architektoniczne, które teraz my oglądamy.